Witam was wszystkich. Siemano. Co dzisiaj gramy? Dzisiaj gramy w Forza Horizon 5. Bo już wyszła, już można nakurwiać, więc dzisiaj będziemy jeździć samochodami. Dzisiaj będziemy jeździć samochodami, jak prawdziwi mężczyźni. Chociaż kobiety też mogą jeździć autami, oczywiście. Znaczy mogą, potrafią. Fun fakcik! Dzisiaj napisała do mnie Wicka, tak z 4 godziny temu. Moja Wicka do mnie napisała, że pamiętała to, co się stało z moim, na moim egzaminie i pamiętała, żeby sprawdzić drzwi i egzaminatorka nie domknęła jej drzwi i ona domknęła te drzwi i dzięki temu zdała za pierwszym. Także mój protip pomógł, także cieszę się w chuj, że mogłem komuś się pomóc podczas zdawania prawa jazdy, bardzo się cieszę. Także ez. Ale to tylko Amerykanie. Dobra, zacznij grę. O, to już tutaj wybieram? Dobra, to na imię sobie... Jest może Michel od razu? Mam aktualne imię Champion, nie chcę mieć na imię Champion. Michel? Dobra, biorę chyba biorę Michał po prostu, co? Michael czy Michel? Które bierzemy? Bo mi to wyjebane. Dobra, to bierzemy Michel. Ej, to już jest gra? Bo ja się boję, że mi się komputer będzie palił po drodze. To jest chyba prerender, co nie? Tak mi się wydaje. Kurwa, nie wiem. Ale wygląda na razie ładnie, w chuj. Home. Dom. The most beautiful place on earth. Where everyone is welcome. Okej. Nie, to prerender jest, kurwa. Together, we can explore the wonder and beauty of Mexico. Sometimes, you just have to let go. O kurwa, to już ja jadę, nie? Teraz. O kurwa. Dobra, jedziemy. Nie na wypłata Jaspera? Rozumiem. Co to jest? To jest jakiś Jeep, nie? Jeep albo Ford. No kurwa, proste, że wskakuje. Dlaczego tu jest śnieg i ogień jednocześnie? Przecież to się powinno roztopić chyba. Kurwa, zajebiste. Jak wygląda w środku? Oj, nie ten guzik. To jak w GTA kliknąłem, sorry. Ej, czym się zmienia kamerę? Prawy bumper? O, faktycznie. Ty fajne ma wnętrzne, podoba mi się. Prawym triggerem, no. Sprawdzam stan boilera. Nawet nie jest ciepły. Zimno mi wręcz bym powiedział. Łoniaki myjesz szamponem czy żelem? O tym do mycia ciała. Pytanie do mężczyzn na czacie. Używacie wszystkiego do jednego, czy na przykład to do włosów, to do dupy, to do jajec? Olejem kujawskim myję? Dobra, nic nie mówiłem. Ej, zajebiście ta gierka chodzi, nawet z odpalonym streamem. O kurwa. Dobra, jest. Ej, zajebiste to jest ta korweta. Podoba mi się w chuj. Tylko wodą? Spoko, ja używam tylko gąbki i żwirku. I bokiem. O kurwa! Dobra, jedź. Spoko, żyjemy. Częste mycie skraca życie? To prawda. Znaczy, naprawdę tak jest. Kurwa, przecież tu chuja widać. Ktoś pytał, jakie ustawienia graficzne. Bardzo wysokie. Dobra, Eza. Dziękuję ci, mamo zapączka. Teraz jest sprawa. Mas. Wiecie, co mi dawała? Papierek mi mała dawała z perfumami. Papierek z perfumami, żebym powąchał. Co to za Porsche? Ale ładny. Jakieś perfumy? Jak mężczyzna... Ja mężczyzna śmierdzić? Nie. Chodzi o to, że ja używam perfum i to takich zajebistych. Ale no... W chuju mam teraz te perfumy. Z samochodem jadę. Jak jest musztarda destańsku... Po estońsku od tyłu? No, musztarda po estońsku to jest cinep, a jak przecież od tyłu to wychodzi penis. Śmieszny żart wymyśliłem, co? Te kropelki, kurwa, wszystko ma... Ja pierdolę. O chuj. Kurwa, zaplanowane to było. Haha. Czekajcie, sprawdzamy stan, kurwa. Ej, myślałem, że komputer bardziej się będzie palił. A jest wszystko gitara na razie. Mam chodzenie, ale to karta graficzna o kurwa. To bardziej się o kartę graficzną martwię w tej chwili, niż o procka. Dobra, no, aha. O, więcej flamingów. A da się flaminga potrącić może? Da się go zabić, czy coś? Tak tylko pytam. Chyba teraz się dostaje tego kurwa AMG, nie? Tego Mercedesa. No, mogę muzykę głośniej dać trochę, kurwa? Chyba nie.
Patrzcie, jaka furmana zajebista teraz będzie, pa. Ja pierdolę, jaki zajebisty jest ten Mercedes. Kurwa, jakie ma wnętrze zajebiste. Pa, pa, pa. Pierwszy kurwa będę, pierwszy będę, pa. Przed samolotem wygrywam, pa. Eza. Chuj, że to ustawione. Chuj, że to ustawione. Ale wygrałem. Forza Horizon Mexic. I teraz chyba własną postać będę robił. I teraz nie wiem, czy zrobić go, żeby wyglądał jak totalny imbecyl, czy zrobić jakiegoś gigakoksa. Strasznie mnie to zastanawia. Ten tutaj chyba. Ale to tak wciąż nie do końca. Tak chyba wciąż nie do końca. Gigakoksa. Dobra, to jak robimy gigakoksa. Dobra, to dawaj, bierzemy tego. Dawaj, bierzemy tego. Robimy mu... O kurwa! Ale zajebiste, i podoba mi się w chuj. To nie wygląda aż tak źle chyba, tak mi się wydaje. Dobra, dawaj. Kolor włosów. O, tutaj możemy się pobawić. Robimy jakiegoś kurwa ninja Taylora Blevinsa może? Ty dawaj, robimy z niego ninja, kurwa. Robimy z niego ninja. Protezy, no właśnie, i mogę... Dobra, i chcę tak. Chcę, kurwa... O, i protezy nóg. I będziemy takim tym, jak z Cyberpunka. Będę on jego chyba. Głos? Hello. Mic check. Dobra, bierzemy tego. Kurwa, Boże, jaki tato jest ładny. To ja! I muzyka to jest zajebista. Podoba mi się... O kurwa! To jest to dziecko? Boże, kto to jest śliczne. Dobra, czat. Co bierzemy? Możemy tak wziąć. Możemy wziąć Corvette, Forda Bronco albo Supra. Ja bym wybierał pomiędzy Corvettą a Suprą w TBH. Większość osób pisze Supra z tego, co widzę. Dobra, tego Supra. Dobra, wsiadamy. I pewnie jeszcze muszę wybrać... Muszę wybrać jeszcze tą. Co ja tu chcę napisać? Jak napisać może, żeby to było puste? To dam sobie tutaj J, D i tyle. K1 Dis? Nie no, K1 Dis nie będę sobie ustawiał, no kurwa. Dobra, czekajcie, sprawdzamy jak to lata. Jest tu zakręt? Jest. No tak kurwa, powiem wam? Fajnie. Dobra, rozpocznij kurwa, lecimy. Czekaj, go bokiem kurwa biorę. A jednak nie biorę, bo on już startuje, śmieć. Pa kurwa, slow motion będzie. Ha, oczywiście, że tak. O kurwa, o kurwa, o kurwa, czekajcie, poprawimy się. Bo tak coś nierówno wylądowałem. Teraz powinno być lepiej, patrz. O, teraz leciutko taka o. No, lepiej, zajebiście. 64%. Ale jestem czwarty, kurwa. Jestem pewien, że ta gra jest tak ustawiona, że zaraz mnie, zaraz nie wiem, oni się wypierdolą na tych motocyklach, a samolot wybuchnie albo zajebie w brzozę i będę, no, już jestem trzeci, coś tak czułem, kurwa. Kurwa, jestem czwarty. Czy on... Kurwa, co? No ale dobra, teraz go prześcignę chyba, co? Ziomeczek na wingsuicie nie jest szybszy od pierdolonego samochodu jadącego 300 km na godzinę. Widzieliście go, kurwa? Otworzył spadochron 3 cm przed metą, żeby dać mi fory. Ale dobra, udało się, kurwa. Patrz, jaka mała różnica, ale jestem zdziwiony. 300 milisekund. Ile mam hajsu? 31 tysięcy. Mogę kupić coś taniego, tak w chuj? Jest tu coś ładnego i taniego? Można go zobaczyć? O, ale zajebisty. Zajebisty kolor chujowy. A myślicie, że są jakieś może... A jak mogę go zrobić, żeby go pokolorować? W sensie... Znaczy, że ja sam robię. Znajdź nowe. To chyba będzie to. O, zajebiście. Tego potrzebowaliśmy. Ej, podoba mi się ten tutaj nawet. Ten taki jaskrawo czarno-turkusowy nawet jest ładny. Tu są jakieś anime baby. Ty, ten jest ładny. Ten niebieski, widzicie go? Ten jest zajebisty.
Tu jest jakiś kurwa z Naruto. Dobra, to bierzemy tego trona. Podoba mi się ten tron bardzo. Dawaj, poka go. O kurwa. O, bo chciałem takie RLTBH. Ej, zajebiste. Siedzi mi w chuj. Ja bym chciał na pewno jakieś elektryczne kupić, wiecie? Na pewno bym chciał z wami jakiegoś elektryka kupić. Wracając, trzeba coś kupić w Forze. Ja jej nie kupiłem. Ja ją mam w Game Passie za 4 zł. I tam jeszcze ktoś pytał, ile ta gra w ogóle waży. 110 giga. Waży 110 giga, także... No, trochę dużo. Jeżeli macie chujowy internet, to troszeczkę poczekajcie, bo jest ta tabliczka tam. Idę ją rozjebać. 101? No to 101. To jest 101 albo 110, mogłem się pierdolnąć. No tak czy siak, troszkę waży. Troszkę waży. Nawet mi się długo pobierała, bo... Nie wiem dlaczego, ale nie miałem wykorzystanego 100% łącza. Miałem wykorzystania łącza zamiast tych 110 MB na sekundę, miałem tylko 30, więc strasznie dużo musiałem czekać, aż mi się to w ogóle pobierze. Bo ta Microsoft, to prawda, ten Microsoft Store zajebany jest. Strasznie wolno się ten... Jakiego mam Game Passa? Tego za 4 zł. Tego tańszego. Sea of Thieves fajna gra, chcecie fun fact? Ja w Sea of Thieves to grałem jeszcze jak nawet nie streamowałem, w sensie to było tak... Zanim streamowałem na poważnie, od tego stycznia 2K20, to kiedyś streamowałem dla dwóch kolegów Sea of Thieves. W 2018. Paczek bokiem lecę, pa. No i kurwa, tak poleciałem, że mnie wyprzedził. Chodź tu, kurwo. Dobra, teraz ich robię. To jest ten moment, to jest ta chwila. Poczekajcie, teraz full focus musi być, bo jak się wypierdolę, to będzie mi przykro. A to po prostu dlatego, że gram na poziomie trudności dla totalnych kotów. Dobra, teraz tutaj delikatnie. O kurwa. Dobra. Gdzie on jest? Jest. Chyba się uda. Es kurwa. Zajebiście. Jak totalny koks! Haha! Ale trzeba kupić nowy samochód, bo ten już mi się nie podoba. Trzeba kupić lepszy. Dobra, to co ja chcę kupić? Oto jest pytanie. Kupuj nowy. Kupujemy nowy. Maksymalna oferta, no tak do tych 100 tysięcy chyba najlepiej, no bo 110, na więcej mnie nie stać przecież. Dobra, co ludzie tutaj powystawiali teraz w tym zakresie cenowy, który ja chcę... No i wciąż jest wykup za 20 tysięcy, kurwa. To co, może po prostu ulepszymy tą korwetę, co teraz mam, co? Ej, jaki ładny Porsche, kurwa, może ja je kupię, co? To Porsche wygląda spoko. O, to wygląda jeszcze kurwa, to jaki fajny! Ej, o, nie wiedziałem, że tu takie fajne rzeczy są. Jakiś Dodge? Co tu jest? Cayman kolejny? Dobra, chuj, bierzemy tego Dodge'a, bo jest z klasy S1. Będzie zapierdalał. Jakieś fajne malowanko. Hej, robimy kurwa zygzaka McQueena z niego? robimy z niego zygzaka McQueena? Dawaj kurwa, McQueenie. Ulepszenia i tuning. Ulepszenia... Automatyczne? Set a performance target, I'll choose the parts and do all the work myself. 50 tysięcy. Because you trust me, no? Nie stać mnie kurwa. Aha, i takie rzeczy mam polepszyć, tak? W taki sposób. Dobra, to co? Wymiana silnika, wymiana układu napędowego. Napęd 4x4. Wygląda wspaniale. I teraz co? My jedziemy sobie na jakiś wyścig, kurwa, taki wciąż po asfalcie chyba. Dobra, zajebista jest ta furmana. Patrzcie, jak my ich robimy przecież, kurwa. Ej, tak w sumie nagle w głowie pojawiło mi się pytanie takie kompletnie nie na temat. Jak bierzecie tu Furię w maku, to co bierzecie? Sprite, Fanta czy Cola? Ja właśnie ostatnio biorę tak dosyć losowo, bo... Wszystkie te trzy smaki mi się znudziły. Oj, kurwa mać. Czy próbowałem macze? Nie. Wciąż. Ja... Mam tutaj, w tej szafce za mną, mam... chyba 3 albo 4 zestawy naklejek z zestawu maty i nigdy nie jadłem zestawu maty z tą macą. Za bardzo się po prostu boję, że wypierdolę hajs w pizdu, nie? Wiecie co chodzi. Bo jedni mówią, że ta macza jest fajna, jedni mówią, że smakuje jak woda z akwarium. A prawda jest taka, że to jest po prostu zależne od lokalizacji. Bo na przykład w jednym McDonaldzie może być dobra, a w drugim McDonaldzie może być chujowa. Bo to też jest bardzo ważne od po prostu sposobu jak to zostało przyrządzone. Więc...
Wolę nie grać na loterii. Dobra, i pas to. I na wstecznym. Jeza! I co, to tyle? O, Casabella. Kupuj, sprzedawaj. Nie no, aha, i to tylko tyle, dali mi po prostu dom. Zajebiście. Myślałem, że coś jeszcze. A, i takie coś. We should go first. Apex wygląda fajnie. Wyścigi drogowe, dawaj. Przetrwaj burzę. Kurwa, brzmi zajebiście. Dobra, jedziemy tam. Dobra, pokaż ile ta furmanka teraz wykręci na tych biegach. Strasznie to zastanawia. Wtedy jechała max tam ile? 226, a teraz? Kurwa, zakręt. S? 230, 256, 263. Dobra, chuj w ten zak... O kurwa! Zatrzymałem się i chuj! Co tu się stało? Właśnie nie wiem, ale widziałem na YouTubie, że dużo ludzi ma ten glitch. Że auto nagle, kurwa, się zatrzymuje w losowych momentach. Ale w ogóle, taka opinia wasza na temat nowego statywu na mikrofon. Bo wcześniej miałem tutaj taki wielki statyw, a w tej chwili ten statyw jest tak tutaj od lewej, jest w ogóle niewidoczny. Tak jest tutaj czyściej teraz, nie? Tylko tak kawałek mikrofonu i to tyle. Mimo spoko, bo nie, tak się nie wpierdala tutaj w kadr i teraz mogę zrobić tak. I nie zajebuję w statyw. Hey Michelle. Hej. Dobra, lecę bokiem. O kurwa, chuj, bo jest ostry zankręt. Jest, lasowanko! Coś fajnego. Kurwa, błagam. Tak jest. Jeszcze jedno lasowanko. Coś fajnego. Może być. Tego kajmana bardziej bym przytulił, ale zajebiście. Fajne rzeczy spadły, zajebiście. Tam ktoś pyta, czemu gram na padzie, a nie na kierze. Nie chciał mi się podpinać po prostu, nie? Leniwą kurwą jestem w dużym skrócie. Ale też może być tak, jak pisze Karolek, że kierownicy jeszcze chujowo działają. No bo ta gierka wyszła dopiero, to może jeszcze tam nie ogarnęli do końca wszystkiego, nie? To tutaj właśnie, tutaj na przykład zawodnik Davol mówi, że nie działa w ogóle kierownica. Tam jeden widz w ogóle na samym początku grania w Forze to mówił, że mu w ogóle kierownica nie wykrywa, więc to chyba tylko jest tylko weryfikacja tego, że nie działa na razie jeszcze. I kurwa! Oj kurwa! Dobra, git. Ja gram na 29 i działa? A, no to nie wiem, może niektóre, nie, może niektóre po prostu kierownicy jeszcze nie są wspierane, nie? Wydaje mi się, że o tego Logitecha chyba zadbali, żeby zadziałał. Bo wydaje mi się, że chyba Logitecha G29 i G27 ma większość ludzi. No to jest taka, wiecie, najpopularniejsza po prostu kiera w sklepach. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Bo zawsze jak widziałem, że ktoś jak miał kierownicę, to miał właśnie tego Logitecha. Ej, co, ja mam pytanie do was. Dlaczego jakiś skurwysy napierdala po rosyjsku na czacie? The fuck? Nie rozumiem. Wyłącz ten tor jazdy. On jest potrzebny dla mnie, żebym wiedział, jak muszę jechać. Nie patrzę. Że będziemy tym Koenigseggiem jechać? Zajebiście, kurwa. On się pyta, dlaczego nie wpuszczamy emigrantów? To powiedz mu, żeby wpuścił tak na przykład czterech do siebie do domu i żeby pozwolił, żeby zgwałcił mu zonę. Tak jak było w Niemczech. Pamiętacie, co się stało w Niemczech? Wpuścili emigrantów, a potem się skończyło na gwałtach w Sylwestra. O kurwa, jak to leci! Ole machina! O kurwa, mać! O chuj! On jedzie... O kurwa, mać! 450 lecę, ja pierdolę. Przecież jakbym uderzył w ścianę IRL, to bym nie zgniotł jak puszkę, kurwa, po sprajcie przecież. Ej, bo to jest zakręt przecież, ja się wypierdolę. Albo nie? O kurwa. Maj chuj w dupę.
Turn around when it is safe to do so. Drift up, pierdol. Wydaje mi się, że gdybym kliknął klawisz ręczny, to bym jakieś 1.8 zrobił, znaczy bym jakieś 15 fikołków zrobił. Jedna gwiazdka tylko. To mnie nie satysfakcjonuje nawet. Ani trochę mnie to nie satysfakcjonuje. Suma punktów za rewelacyjne umiejętności. 36? Ja widzę tylko jakieś kurwa krzaczki. Czy polecam kupić Forzę? Czy kupić? Nie wiem, jeżeli jesteś jakimś giga Uber fanem. Jeżeli jesteś jakimś gigafanem i chcesz jakieś specjalne rzeczy, na przykład w wersji Ultimate, to spoko. Ale jeżeli chcesz po prostu pograć w Forzę, to kup sobie Game Passa za 4 ziko i będziesz miał. Normalnie giereczkę se grasz tak długo, jak masz subskrypcję Game Pass, nie? Czyli tam potem na przykład 5 dych miesięcznie, czy tam ile było? 40 chyba ziko miesięcznie. Za tam około 6 dych masz 2 miesiące grania. Jeżeli ci te 2 miesiące wystarczą, znaczy oczywiście potem możesz płacić co miesiąc. To jak już na przykład grać 4 miesiące w Forzę i płacić tyle co za samą grę, to już bym wolał kupić grę na kurę wziął ją cały czas, nie? Za 4 ziko są 3 miesiące Game Passa, no to zmienia to postać rzeczy jeszcze bardziej. To tym bardziej się opyla kupić Game Passa. Robisz sobie nowe konto, a postem się zapisuje? Serio? A to nie wiedziałem nawet. Jak co, kupiłem Game Passa za 4 ziko na 3 miesiące. Na jakim poziomie botów gram? Ponadprzeciętny. Dlaczego on się nagle kurwa zatrzymał? Spoko. To jeden z bogów. No właśnie widzę, że po prostu się kurwa zatrzymałem nagle podczas zapierdalania. Jak się gra? Zajebiście. Giga mi się podoba ta giera. Na ultra? No na jakimś ultra... One są dostosowane pod mojego kompa, wiesz? Jak odpalisz gierkę, to tam automatycznie będziesz miał optymalizowanie pod twojego peceta. I to mi się odpaliło jakieś takie wysokie coś. Ale też potem sobie siedziałem w nocy i robiłem benchmarki. To na ekstremalnych mam stałe 60 FPS-ów, a tutaj mam stałe 120, więc wolę stałe 120. A grafika aż tak się nie różni pomiędzy takimi ultra, a tymi. Najlepsza Forza według mnie. Według mnie teraz piątka, w sensie przez to, że jest największa mapa i też najładniejsza mapa. Najwięcej pojazdów. Tylko na razie minus jest na razie te glitche, typu właśnie to, że się nagle zatrzymałem, tak wiesz. Po prostu mnie zatrzymało bez niczego, prędkość zero i stoisz. To jest trochę chujowy glitch, ale mam nadzieję, że to naprawię. Dziękuję wam bardzo za obecność, do zobaczenia jutro o 15.30 albo 20.30, jeszcze zobaczycie. I no, trzymajcie się, do zobaczenia, gigakoksem jesteście. I nara, ja idę jeść tego pączka do końca.